na najbliższe miesiące naszym celem dla PESY jest zdecydowanie rozwój, miesiące i lata rozwój myśli technicznej, projektowania engineeringu szeroko pojętego, tak żeby nasze pojazdy, tak jak były ostatnio, nadal spełniały te wymagania nowoczesności, rozwijały się. Powiedział Pan o tych kolejach wielkich prędkości. Jak tutaj PESA będzie w to zaangażowana i jakie projekty rozwijacie? No, my przygotowaliśmy dla prędkości 160 km kilka lat temu pojazd, który dzisiaj z powodzeniem jeździ, konkuruje z Pendolino dla polskiego Intercity. Konkuruje, czyli jakby spełnia te same wymagania. To był pojazd nieprzewidziany do wysokich prędkości, ale taką platformę dalekobieżną przewozu pasażerów mamy już u siebie. Mamy również, zdajemy sobie sprawę z rozwoju tej platformy, to znaczy co w niej się nam udało, co w niej trzeba poprawić. No a wysokie prędkości to już zupełnie nowa platforma. To są lekkie materiały, to są inne aerodynamiki, zdecydowanie inne napędy, więc my to inżyniersko przygotowujemy. Również pracujemy z partnerskimi biurami projektowymi za granicą i z uczelniami, tak żebyśmy no, tą myśl techniczną mieli w tych pojazdach przygotowaną i dostępną. No właśnie powiedział Pan o zagranicy. Właśnie chciałam zapytać o plany współpracy międzynarodowej. Współpracujemy na poziomie komponentów do naszych pojazdów, bo to są dostawcy, to jest trochę tak jak w automotive, kilku dostawców światowych opon, kilku dostawców światowych jednostek napędowych. U nas też te podzespoły są budowane na takich płaszczyznach ponadnarodowych. I my, czy to nasi konkurenci zachodni, czy my korzystamy z tych samych komponentów, budujemy pojazdy przystosowane do lokalnych wymagań, ale my tą współpracę mamy doskonale już no, rozpoczętą i kontynuowaną. Więc teraz musimy się, czy teraz skłaniamy się w kierunku nowego produktu o jeszcze wyższych wymaganiach, o jeszcze niższych masach. Więc to jest nasza codzienność, praca z zagranicznymi biurami projektowymi.